Siemanko, witam serdecznie. Ja jestem Kamil. Kontynuujemy opowieść Lara Croft, czyli gry pod tytułem Rise of the Tomb Raider. Tak jak sobie ostatnio nagrywałem odcinki i mówiłem wam, że już praktycznie jest koniec, tak widzicie, jednak nie jest. I musiałem sprawdzić z ciekawości, ile nam jeszcze tej gry zostało, bo byłem święcie Co się przekonany, stało? że ten Gdzie atlas to jest znajdujemy artefakt, księżyc? którego pragniemy znaleźć, a on Wszystko jest się tylko zgadza. mapą do tego Panie, oto artefaktu, co się także stało? Daj spokój. Wszyscy trzy tacy czwarte jak gry ty za mogą nami, to odnieść. lecimy z Dobrze, tematem. mamy w końcu to, co Bawcie się chcieliśmy? świetnie. Trudno określić. Konstantin dał tylko ogólny rozkaz, aby przygotować się. Cyk, cyk, cyk. Już pamiętamy z zeszłego odcinka. Szukajmy ich szybciutko. Tu jest kolejny cyk. I tu był gdzieś jeszcze jeden, o właśnie. Dobra, pyk. Godne, że Croft przeżyła to piekło. Kamieniem. Cóż, udało się jej. Teraz jest w naszym zmartwieniu. Oczywiście kot musiał być, bo co to byłby za odcinek bez kota? Dobra, dajmy w tego, bo on już jest odwrócony. Dobra. Co tam, króliczek? No, bierz ich, bierz ich. Dobra, to teraz tak. Tyk. Wyżej to tutaj. I ostatnią gdzieś tu. No i wskakujemy. Dawaj, dawaj. Ty, co ty robisz? Nie no. Skakuj ładnie tu. Kurde, po co strzelam? Co tam się wydarzyło? Most się zawalił. Wygląda na to, że musimy wydostać resztę ładunku drogą powietrzną. Mam nadzieję, że... Larcia tutaj bez. Mamy zabitego! Szyk patrolowy, idziemy! Szybka akcja wyszła. Wszystko z łuczkiem, po cichutku. Nikt się nawet nie zorientował. No jak mnie zauważył? No niby jak mnie zauważył? Kurwa mać. Weź tu nie przeklinaj na odcinku. Któryś jeszcze tu jeszcze chce? Zmierzyć z Larą?
wszystko przeładowane, jesteśmy gotowi na ewentualną walkę. O, weź te strzały. Bo sporo ich zużyliśmy. Po co nam to? Rzucanie tylko? Okej. Dobra, opatrzmy się. Zbierzmy tu fanty. Nic już więcej nie ma? Chyba nic. O, tu jeszcze przeczytamy w cyrylice. Stary radziecki plakat. No, a to plakat mówi. Anna musi być blisko. To pieczęć do oznaczania oficjalnych dokumentów Trójcy. Prawie nikt już takich nie używa. Zobaczmy, czy możemy... O, dwa punkty są. Coś do broni możemy. Powstrzymania? Nie, to nie jest takie potrzebne. Ale może coś do strzelby, bo ta strzelba mi się przydała. Szybkość przeładowania. Dajmy szybkość przeładowania, no. I jeszcze obrażenia zwiększymy. To już jest. W karabinie też możemy coś ewentualnie. A obrażenia, no. Przydałoby się celność jej zwiększyć, bo jest fatalne. Okej. Dobra, wspinaczkę troszkę polepszymy i lecimy dalej. Jakie namioty? Naprawdę go znaleźliśmy? Zostaw to, ta już by chlała, nie? Już tylko alkohol zobaczyła, powąchała. Dobra, zobaczmy, czy coś tu jeszcze jest ciekawego. Tu chyba nic nie ma, trzeba zanurkować dalej. Jak mi się przynajmniej wydaje. A, jednak skrzyneczka jest. Dobra, cofam to, co mówiłem. Czemu nie mogę zanurkować głębiej? Co jest? Lara mi nie chce zanurkować się.
Może potrzebuję tych... kafandra albo czegoś. Co ja tu mam zrobić? Patrolujcie teren. Powinni byli zabić ją, kiedy mieli szansę. Była użyteczna przez jakiś czas. W końcu przyprowadziła nas tutaj, nie? Myślisz, że trójce próbowały ją zwerbować? Naszym zadaniem jest kontrolować. Sprawy są jasne. Jeśli ją zobaczymy, strzelamy, aby zabić. Hej, pomóż mi. Jasne. I cyk w krzaka. Dobrze, o to chodzi. Co się dzieje? Cholerna ciężarówka padła. Daj spokój, nie zabierzemy tego gówna, gdy będziemy odchodzić. Nie, pewnie masz rację. Sprawdzę, zaraz wracam. Ostrożnie. Czemu dookoła poszedł? No chodź tu. Coś się dzieje. Potrzebny kontakt! Kurwa. No. Raz dwa, kurde, z typami. Będziemy się pieścić, kurde. Po cichutku co chwilę. Okej, coś tu jeszcze bym pozbierał od nich. Cyk, o, to. Kurde, wyrzuć to. Jak zwykle się zachwańsko bierze, nie? Wygląda miejsce śladami trójcy. Idź do stacji. Tu coś jest? Nic nie ma, jest tylko miejsce do lądowania. Okej. Wisior. Nie. To nowoczesny relikwiarz. Wewnątrz jest niewielka ludzka kość. Święty Peregryn. Patron śmiertelnie chorych. No fajny wisiorek z kością. Ja rozumiem bursztynka ze skorpionem, ale... po co komu kości? Nie zauważyłem tej dziury. Dobra, idziemy w drugą stronę, bo tu chyba nic nie ma. Tu tak cicho i pusto.
Nie zginę w tej przeklętej dolinie. No nie wiem. Obawiam, że zginiesz. Lara! 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 Masz zamiar prawić kazania. Johna! Dobra, Lara, powiedz mi, że masz spadochron. Chcę to zrobić. Nacisnąłem, ona już nawet zrobiła animację. Już się nie złapała, no. Ajajaj. Co z tego, że tam jest minus 35 stopni? Lara lubi być mokra chyba. Ty czuję, jakbym grał w Mirror's Edge, nie? Parkour pełną parą. Ale bezwzględnie wszystkich zabija. O proszę, ale pomysłowo. Będziemy mieli z kim uciekać. Jesteś wobec niej bardzo lojalny. Imponujesz mi. Oho. Naprawdę. Nawet moja cierpliwość ma swoje granice. Mów, co wiesz. No dalej. Dopiero co pochwaliłem, że mądra, ale jednak głupia. Proszę, proszę, nie! Nie słuchaj go! Robiłem tylko to, co uważałem za słuszne. Gościu, strzelaj do tego debila i tyle, nie? Przeszukać cele więzienne. Zabić wszystkich. Przykro mi. Powinienem był zabić go, ale był bezbronny. Nie mogłem. Nie powinieneś. Przepraszam, że wciągnęłam cię w to wszystko. Myślałem, że dam radę. Nadchodzą. Jesteśmy otoczeni. Tym razem ja się tobą zaopiekuję. Nie mamy dużo czasu. Zastaw drzwi.
Spuść się! Musimy się z nią rozprawić! Zbliżamy się do celu. Nie widzę jeszcze celu. Czekam na rozkazy. Trzymaj pozycję i przygotuj się. Ona jest groźna. Zrozumiałem. Groźna jest. Wyeliminujcie ich. Dawaj, dawaj, Lara, dawaj, dawaj, dawaj. Co to dla ciebie? Dasz radę. Co teraz? Cel na widoku. Powtarzam, cel na widoku. Oddział czwarty, dołącz do przywódcy! Widzę sygnał! Gotowy do ataku! Zrozumiałem! Do ataku! Rzucam granat! Co tu się do cholery dzieje? Co się stało? Jestem otoczona. Muszę być ostrożna. Nie żyje. Szukajcie dalej. Jak się tutaj do nich dobrać? Dobra, tu wyjdę i ich wszystkich odstrzelę. Cholera. Kurde, nic nie mogę zrobić, co jest? One nie wiedzą, gdzie ja wyjdę. Dobra, biorę strzelbę i ze strzelby ich będę zabijał. Nie, ty nie miałeś przeskoczyć tego, tylko wskoczyć do tego. Ty... pałko. Co się stało? Kurwa, ciężki moment jest. Jestem otoczony. Muszę być ostrożny. Kaszle!
Oj kurde, już źle. Najgorzej, że oni są bardzo uzbrojeni i mają pancerz na sobie. Kurde no! Co jest do cholery? Co taki ciężki moment się zrobił? Jak ta gra była taka... bardzo prosta zawsze. Nic, może ta gra zmusza nas teraz, żeby po cichu to zrobić. Ma mnie, nie? Ma mnie, kurwa. Widzi mnie przez ścianę. Chyba, że z wody nie można strzelać. Kurde, jaki trudny moment, no. Oni jeszcze zawsze się kręcą tam, gdzie ja wychodzę. Jakiś błąd gry. Jestem pod ścianą, znaczy pod tym, pod podłogą, ale on mnie widzi. O. Idą zawsze tam, gdzie ja się wynurzę, za każdym razem. Bez sensu. Nie pojedynczo, tylko każdy razem. Dobrze, że ona ma to urządzenie do oddechowe. Kolejnego. Nic. Widzę, że jest jedyny sposób. Nie ma co wychodzić na zewnątrz. Znaczy, no, z wody. Co ona robi teraz? No ciekaw jestem, czy to było zaliczone do zabicia. Kurde, muszę się wyleczyć. Jeszcze trzech zostało.
chyba trzy. No chodź, chodź tutaj, gościu. Wiem, że chcesz tu podejść. Dawaj, dawaj, bo się przyciąga. O, tam ktoś jest. Kurde, nie. Nie złapałem gościa. Dobra, udało się. Każdym razem obraca się dokładnie w to miejsce. No dobra, chodźcie już tu, bo mnie to przeciąga za bardzo. Dobra, chyba ostatni został. Dobra, wszyscy. W końcu. Muszę wrócić do Johna. Ojejku. O Boże, nie. Johna. Johna. Laro. Jestem tu. Laro. Posłuchaj mnie. Spróbuj się nie ruszać. Jeśli nie wyjdę z tego cało. Nie mów tak. Słuchaj mnie. Nie możesz dalej siebie winić. Wszyscy dokonujemy wyboru. No i kojtnął. Tak czułem. Jego koniec jest bliski. Nie. Nie może zginąć. Możemy mu pomóc. Musimy zabrać go do strażnicy, do Jacoba. Moi drodzy, to będzie tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie albo może jeszcze i nie ten moment. Zobaczymy, co się teraz będzie działo. A swoją drogą i tak, odcinek dobiega końca. Zaraz po tej scenie zakończymy. Pamiętajcie, zostawiajcie komentarze, tylko łapki Jacob w górę. Może uratować Johna. Będziemy widzieć się w następnym odcinku, także zostawiam was jeszcze z tą scenką, która trwa 3 sekundy. I do zobaczenia, trzymajcie się, na razie, pa pa!